Cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak wszyscy wiemy, Santiago Bernabeu jest obecnie w przebudowie i Real Madrid jest jedynie rezerw, czyli na stadionie imienia Di Stefano. No, i tak miało być, ale ostatnio na Real Madrid.pl pojawił się artykuł o tym, że Real może grać mecz ligowy na Wanda Metropolitano, czyli na stadionie Atletico Madrid, czyli głównego rywala. No, derbowego rywala. No, ja prezes Atletico nie widzi z tym przeszkód. Dla mnie to jest bardzo ciekawa sprawa, bo jakoś... No, ja jako kibic Realu... No, wszystkimi Atletico nie lubimy. Ale fajny prezes, fajnie, że takiego prezes Atletico wymyślił. Fajnie by było, nie trzeba byłoby grać na mniejszym stadionie. Fajny stadion, przepiękny, wam powiem. No, ciekawy pomysł, tylko jak kibice Atletico na to zareagują, bo oni pewnie, wiecie, nie lubimy. Pewnie no na to wściekli. No. Ale ja chciałem zobaczyć Real, jakby zagrał na Wanda Metropolitano przykładniemu Eibarowi. Tylko szkoda, że kurde nie, szkoda, że Clasico minęło, albo Derby Madrytu. Rozumiecie? Grać jako gospodarz na Wanda Metropolitano? Z meczu byłoby ciekawe. Albo z Spartą w El Clasico. Ale cóż, te mecze już były, więc już tak się nie stanie. Ale ja myślę, że sięgniemy w tym stronie po Ligę Mistrz, po Ligę, znaczy nie, po Mistrzostwo Hiszpanii i wszystko będzie dobrze. A na razie to na tyle, do zobaczenia i pa.